Nie masz już. Nie masz w Polsce żydowskich miasteczek. W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek i śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bożnicy. Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany, krew piaskiem przysypana, ślady uprzątnięto i wapnem sinem czysto wybielono ściany, jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto. Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy. Już za miastem na szosie, gdy noc się zapala, krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy, nie odnajdą dwóch złotych księżyców Szagala. Te księżyce nad inną już chodzą planetą, odfrunęły, spłoszone milczeniem ponury. Ten, co o własnym kraju zapomina, na wieść jak krwią opływa naród czeski. Bratem się czuje Jugosłowianina, Norwegiem, kiedy cierpi lud norweski. Z matką żydowską nad podbite syny schyla się, ręce załamując żalem. Gdy Moskal pada, czuje się Moskalem. Z Ukraińcami płacze Ukrainy. Ten, który wszystkim serce swe otwiera. Francuzem jest, gdy Francja cierpi. Grekiem, gdy naród grecki z głodu obumiera. Ten jest z ojczyzny mojej. Jest człowiekiem. Gospodarzem dzisiejszej uroczystości jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Chmielnickiej z obecnym tu prezesem tegoż stowarzyszenia, Leszkiem Gadawskim. Wspomagają w organizacji uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju pod wodzą nauczycielki historii Małgorzaty Grabskiej. Wspomagają również, wspomagały i wspomagają przygotowanie tej uroczystości i przeprowadzenie Włoskie Samorządowe Centrum Kultury oraz kluby Wolna Strefa z terenu gminy Busko-Zdrój. Proszę Państwa, cmentarz, przed którym jesteśmy, to działka 55-arowa i z tej informacji, którą Państwo otrzymali, a została ona przygotowana pieczołowicie przez osobę niezwykle zasłużoną dla Buska, człowieka kultury, markę Buska, pana Franciszka Rusaka oraz jego przyjaciela, pana Piotra Kaletę, artystę fotografika, przy udziale młodej informatyczki z Buskiego Samorządowego Centrum Kultury Magdaleny Kukuły. Ta informacja powie Państwu więcej o społeczności żydowskiej, właściwie wszystko, co można w sposób skondensowany zawrzeć. Ja ograniczę się do podstawowych informacji. Pomysł i samo przedsięwzięcie wymagało na pewno odważnych decyzji, jaką podjęło Towarzystwo Miłośników Buska. Przepraszam, że powiedziałem przed niedawno jeszcze Towarzystwo Miłośników Mielnika, ale to tak zostało we mnie. To musi jeszcze troszkę wyparować. Przepraszam Państwa najmocniej. Proszę Państwa, projekt przygotował młody architekt Buski, mogę powiedzieć architekt miejski Buska, pan Andrzej Tracz. Nadzorował pracę, oczywiście społecznie, pracownik urzędu, inżynier Piotr Tomala. Wykonawcą robót jest, bo jeszcze nie wszystko, Państwo może tego nie widzicie, ale zawsze pozostało jeszcze coś do zrobienia, jest firma Budbet z Buska-Zdroju. Oczywiście wykonywała pracę w miarę pływających środków. No wiecie Państwo, że z tymi pieniążkami to bardzo różnie. Niby przelewy są, ale one niekiedy to długo, długo, długo idą. Ale proszę Państwa, co do tych pieniędzy, nie mogę Państwu zdać ścisłego sprawozdania, ile będzie kosztowała ta renowacja cmentarza, ponieważ doszły nam dodatkowe koszty chociażby wykonania tego parkingu,
a to jest ponad 30 tysięcy, które nie zakładaliśmy te koszty, bo jest to parking przy drodze powiatowej. No ale trzeba było go wykonać, bo jak można było zakończyć to dzieło. A więc są pewne sprawy, które nie do końca były przewidziane. W dalszym ciągu zbieramy środki na ten cel. Ja chcę, proszę Państwa, w tej chwili przeczytać, chociaż to wszystko piszę na tablicy, ale podkreślić tym tej informacji. Chciałem podkreślić to serce i zaangażowanie ludzi reprezentujących instytucje, bądź też samych z serca przychodzących, bo mam takie przypadki i może wymienię jako przykład, jako wspaniały przykład, że pewnego dnia zapukał do mnie do urzędu stojący tam pan Bogdan Głuchowski, przed chwilą go widziałem, i mówi: ja chcę wesprzeć to dzieło. A więc też były samoczynne, bez proszenia, inicjatywy i takich było kilka. Chociażby wielkie zaangażowanie w to i na bieżąco czuwanie nad wszystkim pana Jacka Łaty z Podłęża. Ale przeczytam wszystkich tych, których na miarę możliwości te datki są różne, od 500 zł do 15 tysięcy. No ale każdego liczymy jednakowo na taką miarę, na jaką go było stać. Odbudowę cmentarza sponsorowali Oskar Kazanelson z Warszawy, Jakow Kotlicki, Tadeusz Wesołowski z Gliwic, Jakow Kotlicki z Izraela, Federica Adelman i Mark Gulesian ze Stanów Zjednoczonych, Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. Busko-Zdrój, Menachem Daum, reżyser amerykański, Zygmunt Okoniewski, tutaj zatrzymam się na chwilę, to ten, który pierwszy dokonał wpłaty 500 zł z tytułu przetłumaczonych swoich książek, jest doktorem ichtiologiem, niestety zdrowie mu nie pozwoliło dzisiaj przyjechać do Buska, ale niezwykle oddany sprawie człowiek. Był tu kuracjuszem, przyjechał pewnego dnia i zobaczył ten nieuporządkowany teren i postanowił działać. I on właściwie tak wszystkich nas zmobilizował, właściwie do końca nas zmobilizował do działania. Następnie Bogdan Seweryn i Jacek Rzepczyk z Siemianowic Śląskich, Jadwiga i Jerzy Stodolni z Buska Zdroju, wspomniany Bogdan Głuchowski z Buska Zdroju, Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy, Kopalnia Gipsu Leszcze, NGE Połaniec, Nadleśnictwo Chmielnik, Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju, Energotechnika Energorozruch Gliwice, Dorbut Kielce, Krzysztof Skrzeszewski Busko Zdrój, Ekom Maciejczyk Nowiny, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wspomniany Jacek Łata z Podłęża, Zbigniew Widomski z Łagiewnik, gmina Chmielnik, Wiesław Pisarczyk z Sukowa oraz Lawendowy Zdrój z Buska Zdroju. Wiem, że tu przedstawiciele, właściciele, pani Anna oraz pan Piotr Czyszczoń są dzisiaj z nami. Zresztą zapewne nie dostrzegam, mam akurat słońce silnie palące w oczy i wybaczcie Państwo, że jeśli kogoś pomijam, niemniej na pewno Państwo rozumiecie sytuację. Chcę jeszcze dodać, że przy projektowaniu i realizacji tablic i pomnika to wszystko ujął swoją artystyczną wiedzą i duszą znakomity artysta rzeźbiarz z Kielc, Sławomir Micek, który jest dzisiaj tutaj obecny na uroczystości. Zresztą nie jest to jego pierwsze dzieło na terenie województwa. Mam nadzieję, że Państwu spodoba się to, co bliżej później obejrzycie. Proszę Państwa, chciałem prosić o zabranie głosu prezesa Towarzystwa Miłośników Buska Zdroju, pana Adama, nie Adama, tylko Leszka Grawskiego, bo Adam jest komendantem Chówca, bracia społecznicy, ale bardzo tym razem proszę pana Leszka. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na pewno nie jestem takim krasomówcą jak pan Jarosław Zatorski, także będę się wspomagał czytaniem. Uprzejmie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość. Witam wszystkich zebranych w imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Buska Zdroju i swoim własnym. Nasze stowarzyszenie działa na ziemi buskiej już od 35 lat i może się poszczycić kilkoma istotnymi inicjatywami ważnymi dla naszego miasta. Zgodnie z misją, jaką sobie założyliśmy,
Staramy się zajmować tematami, które są ważne, a jednocześnie trudne bądź niezręczne do wykonania przez samorząd lokalny. O renowacji cmentarza żydowskiego myśleliśmy od dawna. Zdawaliśmy sobie sprawę, że wstydem dla Buzka jest zaniedbany jego teren i brak jakiegokolwiek oznaczenia. Było to zapomniane miejsce na mapie pięknie rozwijającego się naszego miasta. Postanowiliśmy, że coś z to zmienimy i coś zrobimy z tym. Wszak zmobilizowała nas do tego pamięć o tych, którzy zamieszkiwali do 1942 roku Buzko, mający wielki wkład w jego rozwój. Wczesną wiosną tego roku, dzięki życzliwości starosty buskiego pana Jerzego Cholarza i zaangażowania jego służb na czele z panią naczelnik Ewą Zacharską, mogliśmy zaakceptować projekt przygotowany wcześniej już przez wymienionego pana Andrzeja Tracza. Rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na wytyczony sobie cel. Pierwszej wpłaty, jak tu już pan Jarosław wspomniał, dokonał pan Zygmunt Okoniewski z Warszawy. Roboty porządkowe i budowlane wykonała firma Budbet z Buzka Zdroju, wywieziono śmieci i wykarczowano krzaki. Ten teren był bardzo, bardzo cały, zaniedbany, więc mieli bardzo dużo roboty i równanie terenu i tak dalej, i tak dalej. Prace były prowadzone z przerwami w miarę napływających pieniędzy. Wspomogła nas Fundacja Nissenbaumu z Warszawy, przekazując na potrzeby ogrodzenia piękne metalowe przęsła i bramę cmentarną. Mimo braku wystarczających środków, chcieliśmy zakończyć pracę przed Nowym Rokiem Żydowskim, a ten 5777 zaczyna się 3 października. Mamy nadzieję, że brakujące jeszcze pieniądze spłyną w najbliższym czasie, co pozwoli nam rozliczyć inwestycję, którą nadzorował społecznie wcześniej wspomniany pan Piotr Tomala. Pragnę serdecznie podziękować panu Waldemarowi Sikorze, burmistrzowi Buzka Zdroju, za życzliwość i oddelegowanie swojego pracownika, pana Jarosława Zatorskiego, do koordynowania naszych działań. Bez jego zaangażowania mielibyśmy na pewno bardzo duże problemy. W tym miejscu bardzo proszę o duże brawa dla pana Jarosława. Dziękujemy za każdą złotówkę i za dobre słowo. Wyrażam wielkie zadowolenie, iż mogliśmy również stosownymi tablicami utrwalić pamięć o zamordowanych na tym cmentarzu w czasie okupacji niemieckiej Żydach i Polakach. Rodzina państwa Dytkowskich zabiegała o to kilkadziesiąt lat. Stoimy oto dziś w przededniu tragicznej rocznicy zagłady buskich Żydów i Polaków. Niech ten cmentarz odtąd świadczy, że przed laty żyli i pracowali wespół z nami nasi starsi bracia w wierze. Oby pamięć o nich trwała na wieki. Kończąc swoje wystąpienie, łączymy się w bólu z narodem izraelskim po śmierci Szymona Pereza. Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutką ciszy tego wielkiego człowieka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, oddaję Jarosław. A ja zapowiadam kolejnego mówcę, będzie nim w imieniu pana Waldemara Sikory, burmistrza Buzka Zdroju, głos zabierze pan Henryk Radosz, jego zastępca. Panie ministrze, panie pośle, szanowni dostojni goście, według posiadanych tytułów, pełnionych funkcji, szanowni zebrani, serdecznie witając wszystkich tu obecnych w imieniu władz samorządowych oraz w imieniu burmistrza Waldemara Sikory, pragnę podkreślić ważność dzisiejszego dnia dla historii Buzka Zdroju. Przywracamy bowiem pamięć o Żydach, dawnych mieszkańcach naszego miasta. Do 1942 roku stanowili oni blisko 35% społeczności Buzka. Ze względu na ich wyjątkową aktywność
wnieśli oni swoją pracą poważny wkład w rozwój miasta. Do dzisiaj niektóre piękne domy zdrojowe są świadectwem ich pracowitości i zdolności. Po tragicznym okresie okupacji niemieckiej, w wyniku której doszło do całkowitej eksterminacji ludności żydowskiej, nadszedł smutny czas powojennej Polski, gdzie nie było miejsca na upamiętnienie obecności naszych współmieszkańców. Ten zniszczony cmentarz straszył swoim wyglądem. Dopiero w wolnej Polsce zaczęto się interesować śladami zaginionego świata, boskich Żydów. Inicjatywy uporządkowania tego miejsca były jednak okazjonalne i mało skuteczne. Z tym większą nadzieją przyjąłem inicjatywę Towarzystwa Miłośników Boska Zdroju renowacji zapomnianego cmentarza. Zdaję sobie sprawę, jak trudne są dzisiaj działania społeczne, a jednak członkowie stowarzyszenia wsparci finansowo przez ludzi wielkiego serca dokonali tego, co wydawało się niemożliwe. Bez udziału pieniędzy samorządowych zrealizowano dzieło, które jest świadectwem przeszłości, ale też znakiem postawy obywatelskiej naszych mieszkańców reprezentowanych przez osoby bezpośrednio zaangażowane w realizowany projekt. To znakomity przykład dla kolejnych pokoleń buszczan. Bardzo serdecznie dziękuję członkom Towarzystwa Miłośników Boska Zdroju oraz wszystkim darczyńcom z różnych rejonów Polski i zagranicy. Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarzenie jeszcze wzbogaci wizerunek Buska jako miasta budującego swą przyszłość w oparciu o szacunek dla przeszłości. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze do tych podziękowań dołączę takie szczere podziękowania dla pana Jarosława Zatorskiego. Głównego inicjatora tego dzieła, osoby czuwającej nad całością realizacji tego projektu. Dziękuję również tutaj projektantom, wykonawcom, wszystkim, którzy się zaangażowali w to dzieło. Kolego Jarko, serdecznie dziękuję tobie i wszystkim zaangażowanym w to dzieło. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, w imieniu rabina Szudricha głos zabierze w tej chwili nasz gość z Katowic, przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej i przewodniczący Bractwa Pogrzebowego Havra Kaddisha, pan Daniel Hodon. No, jest mi niezmiernie miło być tutaj dzisiaj. Takie uroczystości zdarzają się niestety bardzo rzadko. I to, co widzimy za plecami moimi, jest wyrazem uznania dla tysiącletniej historii, naszej wspólnej historii. I cieszę się, że zaangażowanie wielu osób, które tutaj zostały wymienione, doprowadziły do tak wspaniałego wyglądu zapomnianego, zniszczonego cmentarza, który według tradycji żydowskiej jest wieczny, czyli nigdy, zawsze tu będzie on istniał, niezależnie od tego, czy stoją masewy, czy ich tu nie ma. Takie inicjatywy cieszą nas bardzo, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma tego zbyt wiele, chociaż coraz więcej pasjonatów znajdujemy, takich zupełnie prywatnych i społeczników, którzy próbują wskrzesić tę tradycję żydowską i przybliżyć kulturę żydowską w społeczeństwie, i to jest bardzo miłe i no, cieszymy się z tego powodu. Szkoda tylko, że moja skromna osoba reprezentuje gminę katowicką i nie ma tutaj rabina, no ale taka sytuacja zaistniała, że niestety nie mógł tu być. Chciałbym, żeby takich inicjatyw w Polsce było więcej. I ja z przyjemnością bym takie odwiedzał miejsca, które tak wyglądają jak dzisiejszy tutaj cmentarz. Bardzo proszę teraz o wystąpienie współprzewodniczącego Rady do spraw dialogu polsko-chrześcijańsko-żydowskiego. Jest z nami specjalnie, przesunął swój wyjazd za granicę, pan Bogdan Białek z Kielc, prezes Stowarzyszenia Jana Karskiego. Bardzo proszę, panie Bogdanie. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, dziękuję bardzo za zaproszenie na tą poruszającą uroczystość. Tak jak powiedział mój przedmówca,
uroczystość rzadka, unikatowa. Takich uroczystości powinno być znacznie więcej w naszym regionie, w Polsce. W wielu miastach, w wielu miejscowościach Żydzi stanowili, tak jak w Busku, co najmniej 1/3 mieszkańców. Tworzyli kulturę tych miast, kulturę duchową, kulturę materialną. Wznosili domy, wzbogacali przemysł. I to wszystko zostało. To wszystko zostało w wielu miejscach w stanie nienaruszonym. A ich właściciele, ci, którzy to tworzyli, zostali zamordowani w sposób okrutny. I to pamięć o tych ludziach należy do świętego obowiązku, świętym obowiązkiem tych, którzy dzisiaj żyją, zamieszkują te miasta, miejscowości i korzystają z tego wszystkiego, co zostało i po co nikt się już nie zgłosi, bo tych ludzi nie ma. Śpiewamy, często wzruszamy się na słowa piosenki Czerwone Maki. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tam jest taki wers. Ta ziemia do Polski należy. Ten cmentarz pokazuje nam wszystkim, że ta ziemia także należy do Żydów. Często szczycimy się tym, mówimy, Polska była krajem gościnnym. Ale co to znaczy? Jak długo można gościć gościa? Tydzień, miesiąc, ale nie 10 wieków, nie 1000 lat. Żydzi byli współgospodarzami tej ziemi, mają prawo, takie samo prawo do tej ziemi jak my, tutaj siedzący. I pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym prosić teraz o zabranie głosu pana ministra Jana Kasprzyka. Zanim dojdzie on jednak do mikrofonu, chciałem wyprostować pewną kwestię. Otóż jest pośród nas pan Wojciech Legawiec, nie ma pana Jerzego Pamuły i nie widzę państwa Tworków, ale to oni właśnie wspomagają nasze przedsięwzięcie gościną tych wszystkich, którzy by przybyli z dalekich krajów bądź z całej Polski. Panie prezesie, na pana ręce w imieniu pana prezesa Gadawskiego i wszystkich organizatorów serdeczne dzięki. Panie Janie, szanowny panie ministrze, uprzejmie proszę teraz, zgodnie zresztą z naszą umową, że po wystąpieniach tych, które już były, pan zabierze głos. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, łączy nas dzisiaj pamięć. Pamięć o tych, którzy od tysięcy lat, bo to miejsce jest symboliczne, od tysiąca lat mieszkali razem z Polakami, budowali potęgę, dobrobyt Rzeczypospolitej. Łączy nas pamięć wobec tych, którzy zginęli w latach ostatniej wojny. W przypadku Żydów mieszkających w Busku to był ten październik, tragiczny październik roku 1942. Łączy nas pamięć, bo bez pamięci nie można budować współczesności. Bez pamięci nie można marzyć o przyszłości. Bo pamięć to fundament. Ojciec Święty Franciszek, kiedy odwiedzał nasz kraj w lipcu tego roku, powiedział na Wawelu, że cechą charakterystyczną narodu polskiego, Polaków, Rzeczpospolitej jest właśnie pamięć. I nasza obecność dzisiaj to jest najlepsze potwierdzenie tej tezy na dziedzińcu wawelskim wygłoszonej. Pamięć to cecha charakterystyczna naszego narodu. Pamięć wobec wspólnej przeszłości, wobec tej wielkiej tradycji tysiącletniej istnienia na ziemiach Rzeczypospolitej dwóch narodów. Ta pamięć jest niezwykle ważna. I dlatego warto bardzo gorąco, raz jeszcze, bo tych podziękowań nigdy dość, podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że możemy za chwilę wejść na ten cmentarz i w zadumie pochylić się nad mogiłami tych, którzy świetność Buzka tworzyli przez lata
i nad cieniami tych, którzy zginęli w latach ostatniej wojny w tym miejscu właśnie. Podziękować tym strażnikom pamięci, podziękować Towarzystwu Miłośników Buzka i podziękować bardzo gorąco raz jeszcze Jarosławowi Zatorskiemu, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia, tak bardzo ważnego i myślę, że dającego też ważny sygnał, żeby więcej takich miejsc w Polsce było. Psalmista Dawid modlił się słowami, że chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty, Boże, jesteś ze mną. Ci, którzy zginęli tu w latach ostatniej wojny, mordowani przez Niemców, nie ulękli się zła. Szli wyprostowani. Nie ulękli się zła też ci, którzy pomagali im w latach ostatniej wojny. Myślę tu o tej rzeszy Polaków ratujących Żydów. Nie ulękli się zła, bo Bóg był z nimi. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać w chwili, kiedy często wydaje się, że warto zapomnieć o wartościach, które budują naszą cywilizację. Bo to, co stało się w latach II wojny światowej, to, co stało się z naszymi współbraćmi Żydami, to, co stało się z Polakami, to był wynik tego, że ludzie zapomnieli o wartości. Wartości najważniejszej, miłości do drugiego człowieka. Zapomnieli o tej wartości, która wypływa wprost z danego Mojżeszowi prawa przez Boga, wypływa wprost z dekalogu. Miłości do bliźniego. Dlatego doszło do tego strasznego czynu, jakim była zagłada Żydów, jakim była zagłada tych, którzy im pomagali, jakim była zagłada Polaków, bo człowiek zapomniał o wartościach, które budowały cywilizację europejską, ład światowy przez wieki. I to jest przestroga dla nas współczesnych. Nigdy nie zapomnieć o wartościach. Nigdy nie zapomnieć o tym, że miłość, szacunek dla drugiego człowieka to fundament. Jeżeli o tej wartości będziemy pamiętać, jeżeli będziemy również traktować pamięć jako fundament współczesności i przyszłości, możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Raz jeszcze dziękując za to, że mogę być tu wraz z Państwem na tej uroczystości, składam hołd i cześć tym, którzy odeszli. Tym, którzy odeszli przez wieki i tym, którzy zostali zamordowani dlatego, że drugi człowiek zapomniał o wartościach. Zapomniał o miłości do drugiego człowieka. Chwała bohaterom. Dziękuję, panie ministrze. Serdecznie dziękuję jeszcze raz w imieniu tych, którzy zaprosili pana tutaj. Bowiem Pana obecność jest chyba wielkim zadośćuczynieniem dla naszej pracy. To, że dostrzegł Pan z Warszawy nasz społeczny wysiłek, jest dla nas naprawdę wielką wartością. Dziękujemy, Panie Ministrze. Proszę Państwa, nie mogła z nami dzisiaj być Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski. Niemniej jednak jest jej reprezentant, Paweł Lubieniecki, dyrektor Wydziału Organizacyjnego, który przywiózł list od pani wojewody. Bardzo proszę, pani wojewoda. Szanowni Państwo, mam w dniu dzisiejszym wielki zaszczyt reprezentować na tak podniosłej uroczystości panią wojewodę świętokrzyską Agatę Wojtyszek i odczytać oraz przekazać na ręce pana Leszka Gadawskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Buzka Zdroju, list pani wojewody. Szanowny panie prezesie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na 14 spotkania z kulturą żydowską w Buzku Zdroju. Jednocześnie proszę przyjąć wyrazy szacunku i podziękowania za wkład w popularyzację lokalnej kultury i obyczajów.
wydarzenia promujące tolerancję i otwartość na inną kulturę są bardzo istotnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Proszę zatem przyjąć słowa uznania dla podejmowanej inicjatywy oraz życzenia sukcesu w jej realizacji. Wierzę, że Państwa wysiłek będzie wzorem dla innych. Jestem przekonana, że ta misja przyniesie wiele satysfakcji i radości. Życzę Państwu, jak i całej lokalnej społeczności, wielu sukcesów, satysfakcji oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Z wyrazami szacunku, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Dziękuję. I jeszcze pan Karol Kliś, który przywiózł list pana marszałka Adama Jarubasa. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj występuję w imieniu marszałka, który bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jednocześnie przepraszam, że nie mógł z państwem dzisiaj być częścią tej uroczystości. Ja tylko w kilku słowach powiem, że bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi za te słowa, które wypowiedział, bo były dla mnie one szczególnie ważne, tym bardziej, że osobiście jestem też członkiem Stowarzyszenia Promemoria, którego dzisiaj przedstawiciele są przy tablicy. Chciałem jeszcze powiedzieć, że na naszych kwiatach żałobnych jest taka teza: pamiętamy i pamiętać będziemy wspólnota województwa świętokrzyskiego. To nie są puste słowa, to są słowa, które chcemy nieść za sobą jako samorząd województwa świętokrzyskiego. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i życzę udanych uroczystości. Dziękuję. To Karol Kliś, który związany jest z wózkiem od urodzenia, prawda? A wiem, że chęć jeszcze zabrania głosu wyraziła pani Bożentyna Pałka-Koruba, były wojewoda świętokrzyski. Uprzejmie proszę. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, panie ministrze, panie komendancie, bo częściej tak spotykaliśmy się. Wszyscy szanowni państwo wymienieni według tytułów i godności. Proszę państwa, pragnę powiedzieć o dwóch pamięciach. Pamięcia, które jak kokardo wiążą wczoraj i dziś. Ta pamięć jedna, która jest pamięcią o tych, którzy zginęli. Zginęli tutaj, Polakach i Żydach. Zginęli, a pamięć o nich przetrwać musi, ponieważ tworzy naszą tożsamość. Tworzy to, czym jesteśmy dziś jako społeczność lokalna. Wygumkowywanie i tworzenie nowej historii, nakładanie innych klisz na to, co się działo, przypomina trochę kupowanie na bazarze pochodzenia, do których nie mamy prawa. Więc ta pamięć jest niezwykle istotna. I druga pamięć, pamięć o tych, którzy nie pozwolili zapomnieć, czyli tych wszystkich, którzy przez lata wspominali, pisali, dociekali, troszczyli się, tak aby skończyło się to dziś takim spotkaniem, jak to. A nad tym wszystkim nasze zadanie. Zadanie, które polega na tym, że oprócz pamięci potrzebne jest to, o czym mówił pan minister, miłość, czyli uśmiech. Uśmiech w stosunku do tych, którzy nas w defiladzie pokoleń poprzedzają. Uśmiech nas samych, do siebie. I uśmiech do tych, którzy przyjdą po nas. Pozdrawiam państwa. Mówiła pani Bożentyna Pałka-Koruba, od lat związana z nurtem pamięci o sprawach polsko-żydowskich. A teraz pytanie, czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos? Pan Czesław Siekierski, tak chyba nie można by inaczej, aby europarlamentarzysta nie powiedział kilku słów. Proszę państwa, dziś 74. rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Na kilka dni przed rozpoczęciem nowego 1787 roku żydowskiego stoimy na gruncie jednego z około 1200 cmentarzy, które są na ziemiach polskich. Cmentarzy żydowskich, które są częścią naszego polskiego dziedzictwa kulturowego i symbolem, ale też ostrzeżeniem
przenikającej się historii obu naszych narodów. W żydowskiej tradycji Nowy Rok Rosh Hashana jest dniem sądu, podczas którego przeprowadza się rachunek sumienia i pokutę. Jest okazją do ocenienia własnej postawy nie tylko wobec Boga, ale wobec bliźnich. Dziś bez względu na przynależność religijną, dokonując rachunek sumienia, dojdziemy do wniosku, że jesteśmy winni Żydom tu, na tej ziemi, w Łusku Zdrowia, a także w innych ziemiach okolicznych, winni objęcia opieką świętego dla nich miejsca, pamiętając, że to miejsce ma szczególną wagę dla narodu żydowskiego. Odnowienie tego cmentarza, zwanego po hebrajsku Domem Wieczności, jest gestem naszej solidarności ze zmarłymi oraz przejawem naszej pamięci. Nie możemy dopuścić do tego, aby tak ważna część naszej kultury, tradycji uległa zatraceniu, bo jest ona trwale zakorzeniona w historii naszej ziemi, historii Polski, historii naszego miasta. I jeszcze dwie refleksje. Pierwsza, że pamiętajmy, że dziś także giną niewinni ludzie. I pewnie kiedyś będą budowane podobne miejsca pamięci o tych, którzy odeszli w sposób i odchodzą w sposób bezsensowny, przez to, że nie ma wzajemnego szacunku tej wspomnianej miłości, tej wartości, które są związane z człowieczeństwem. I drugi wątek, to chciałbym skierować słowa podziękowania, słowa uznania dla tych, którzy zainicjowali, którzy wnieśli swój wkład, którzy to zorganizowali, o których była mowa, o których mówił tak pięknie nasz wspaniały inicjator i osoba o wielkiej czci pracy dla upamiętnienia kultury narodu żydowskiego. Myślę tu o Jarosławie Zatorskim. Wszystkim naszym Restobom bardzo serdecznie Ci, Jarku, dziękujemy. W imieniu nas wszystkich. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Leszek Grabski. Jeszcze zanim oddam mu mikrofon, chciałem naprawić pewien nietakt w stosunku do tych, którzy to pisane słowo przygotowali na, a więc badania historyczne. Przecież to badania historyczne przeprowadził pan Tomasz Chmielarski, historyk, młody historyk ze Stopnicy. To ten człowiek, pan w okularach, kilka miesięcy wertował księgi IPN-u i szukał danych na temat, właśnie aby nie popełnić jakiegoś błędu na tablicach, aby nazwiska odczytać tych, którzy zostali tu pomordowani. Nie wszystko nam się udało do końca, szereg osób niezidentyfikowanych zamordowano na tym cmentarzu już po likwidacji getta, ale historyk młody dalej będzie pracował. I druga osoba, przyjechała z Warszawy, Buszczanin, pisarz, w tym kwiecie swojego wieku zawodowego rozpoczął pisanie książek wspomnionych i dzisiaj po mszy świętej będzie okazja zapoznać się, bo Państwo jako oficjalni goście otrzymają tę książkę podpisaną przez niego. Pan Jan Chruśliński, sportowiec, wielki, wybitny Buszczanin, który z żoną dzisiaj też jest na tych uroczystościach. Panie Janie, za to utrzymanie, zachowanie tej pamięci w książkach o naszym regionie. Ostatni tytuł książki to właśnie nosi Z Chrobrza na wojenną tułaczkę, a więc jakże adekwatny do tej sytuacji, o której dzisiaj między innymi mówił pan minister Kasprzyk. Panie Janie, serdeczne dzięki. I oddaję teraz mikrofon, przepraszam, panie Leszku, że ten wątek jeszcze, ale musiałem to. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za dobre słowa dla Towarzystwa Miłośników Łuska Zdroju. Ja jeszcze ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować harcerzom, którzy padają tutaj, widzę, po kolei. Także mam nadzieję, że te uroczystości w tym słońcu już będą krótko przysłane. Także proszę, trzymajcie się dziennie. Także Komendie Wpusta bardzo dziękuję za wsparcie naszych uroczystości. Dziękuję. Proszę Państwa, ja ostrzegałem panią Teresę Leszczyńską, która opiekuje się zuchami i harcerzami, że ta uroczystość jako jedyna w historii Buzka, bo drugiej takiej nie będzie, troszkę potrwa, no ale proszę Państwa, jakżeż nie zaprosić tutaj przed mikrofon tych, którzy identyfikują się
z tym działaniem? Jakże nie zaprosić tych, którzy tworzą tą najnowszą historię i łączą pamięć o dawnych latach ze współczesnością? Także harcerze będą po prostu pamiętać. Zemdlałem na uroczystości rededykacji cmentarza w Busku-Zdroju i to też będzie miało swój urok. Proszę Państwa, przystępując do... Aha, jeszcze Pan Starosta Klimczak, przepraszam. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w ten piękny, wrześniowy, historyczny dzień 30 września 2016 roku w imieniu własnym, w imieniu starosty Jerzego Kolarza, w imieniu całego samorządu powiatowego nisko się pokłonię tym, którzy przyczynili się do tego, że możemy w tak pięknej uroczystości, mam na myśli nie tylko piękną pogodę, która wyjątkowo się dopasowała tutaj do naszego spotkania, podziękować, pokłonić się, pogratulować. Zrobiliście, Szanowni Państwo, wyjątkowe dzieło. My jako samorządowcy uczestniczymy często w tego typu przedsięwzięciach, w zakończeniu tego projektu. Ale dzisiejszy projekt, dzisiejsze jego zakończenie dotyczące osób zmarłych, mówili o tym moi szanowni przedmówcy, osób, którzy odeszli, ale którzy przyczynili się do tego, że my dziś żyjący możemy być tutaj dzisiaj. W tym miejscu, w pięknym mieście Busku-Zdroju. Za to przedsięwzięcie, za to, że postawiliście im pomnik. Piękny pomnik, wyjątkowy pomnik, wielkie słowa uznania. A my wszyscy tutaj zebrani, nie pozostaje nam nic innego, jak w dobu podziękowania przyrzec, że wasze piękne dzieło będziemy kontynuować. Będziemy o tych ludziach pamiętać dziś, zawsze, a w swoim życiu realizować piękną ideę pamięci o sąsiadach, o przyjaciołach, o osobach, o innych, z innych narodów, którzy tutaj z nami byli. Jeszcze raz w imieniu samorządu buskiego wielkie, wielkie słowa uznania, podziękowania, że na naszej ziemi buskiej, w pięknym mieście Busko miało miejsce taka piękna uroczystość, ale przede wszystkim takie piękne przedsięwzięcie, które dzisiaj ma swój finał. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Mówił Stanisław Klimczak, wicestarosta Buski. Przecież zanim przystąpimy do odsłonięcia oficjalnego wstęg, chciałem zaprosić teraz do uwagi, bowiem wyjątkowej uwagi, bowiem będziemy słuchać za chwilę utworu w wykonaniu chóru szkolnego licealistów pod wodzą księdza Józefa Majchrzyka. Osoby, która już wprawdzie opuściła Busko, bo jest w tej chwili na parafii kieleckiej, ale osoby jakże związanej z młodzieżą, która dzisiaj też cierpi z powodu słońca, ale ma te swoje 5 minut.
Był rozstrzelany, ale nie trafiony. I tą sposobą jestem tutaj dzisiaj. I chciałem powiedzieć, panie Jarku, gdybym był władny, to dostałby pan Nobla za to, co pan ma. Panie Jarku, cześć panu. Mówi to jako jeden z tych, którzy leżą tam, ale stoję tu. Panie Jarku, w dwóch miejscach dzisiaj zabrzmiał hymn Izraela. Tu i w Jerozolimie. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy teraz do przecięcia, odsłonięcia tablic. Rozpoczniemy od tablicy informacyjnej. W imieniu nielicznej bardzo społeczności żydowskiej rozsianej na świecie popróbowałem znaleźć jak najwięcej osób, które się wywodzą z wózka, mieszkają gdzieś tam poza granicami dzisiaj Polski. Niestety tylko udało mi się w trzech przypadkach dotrzeć do tych osób, między innymi do pani Ewy. Pani Ewo, proszę naciąć tą flagę, tą szarfę, przepraszam. Jako drugi proszę, aby to uczynił Wojciech Łygaś, z którym no niezliczoną ilość razy rozmawialiśmy telefonicznie, mailowaliśmy. No i myślę, że po pół roku znajomości chyba nieco zaprzyjaźniliśmy się. Przedstawiciel Fundacji Nissenbaumów, Wojciech Łygaś. A teraz proszę tych, którzy firmują dzieło. Zacznijmy od wiceprzewodniczącego, człowieka bardzo obowiązkowego w kwestii dokumentów, które przecież tworzone są na bieżąco i do wglądu dla każdego. Pan Tadeusz Ura, wybitny, pochodzący z niezwykłej rodziny restauratorów i wybitny restaurator wózki, a jednocześnie społeczny. Tadeusz Ura. I do końca tą wstęgę przetnie pan Leszek Gadawski, prezes Towarzystwa Miłośników Wózka Zdroju. Proszę Państwa, wielkie dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jedno słowo takie podsumowujące, pan Wojciech Łygaś, czy mogę? Czy pan chciałby coś? Szanowni Państwo, Fundacja Rodziny Nissenbaumów istnieje w Polsce już od ponad 30 lat. Została założona przez Zygmunta Nissenbauma, który urodził się w Warszawie w 26 roku. Razem ze swoją rodziną przetrwał warszawskie getto. Większość członków jego rodziny zginęła w obozie w Treblince. On przetrwał, mimo że był w kilku obozach. W Paszowie, w Budzyniu, w Majdanku, w Flossenburgu, w Offenburgu. W 1983 roku po raz pierwszy po wojnie przyjechał do Polski, ponieważ po wojnie pozostał w okolicach miejscowości Konstanz i odwiedził cmentarz żydowski na Brudnie, o którym niewiele osób wiedziało, że w ogóle jeszcze istnieje, ponieważ po wojnie został przeznaczony jako park rekreacyjny i były plany, żeby ten cmentarz zlikwidować. Na tym właśnie cmentarzu leżeli jego przodkowie. Po tej wizycie w 1983 roku podjął wraz z rodziną, całą rodziną Nissenbaumów decyzję o założeniu fundacji, która miała się zajmować przede wszystkim ratowaniem starych, zaniedbanych cmentarzy żydowskich w Polsce. Jak tu jeden z moich poprzednich rozmówców wspomniał, tych cmentarzy na terenie naszego kraju jest ponad 1200. Większość z nich znajduje się na terenie takich województw jak podlaskie, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie.
tam właśnie tętniło to prawdziwe życie żydowskie przed wojną. Fundacja została oficjalnie zarejestrowana w 1985 roku jako pierwsza w ogóle po wojnie fundacja w Polsce. Od tamtej pory fundacja zrealizowała wiele projektów, nie potrafię nawet powiedzieć ile, bo nigdy nie liczyłem. Były to przede wszystkim cmentarze, które fundacja ratowała od zniszczenia albo od zagłady, porządkowała i grodziła. Były to ohele, które fundacja restaurowała na cmentarzach albo budowała od podstaw. Były to też synagogi, które fundacja remontowała albo wspierała finansowo. Cmentarz w Busku-Zdroju jest jednym z kilkudziesięciu cmentarzy uratowanych przez fundację. Jak tu już wspomniał pan przewodniczący, wszystkie przęsła metalowe, które znajdują się tutaj w ciągu tego ogrodzenia, jak również ta brama, są dziełem naszej fundacji i fundacja przekazała te elementy w formie bezpłatnej darowizny na rzecz organizatorów. Bardzo się cieszę, że ten cmentarz został uratowany i ogrodzony i mam nadzieję, że takich cmentarzy uratowanych i ogrodzonych w Polsce będzie coraz więcej. Dziękuję za uwagę. Mówił Wojciech Łygaś, przedstawiciel fundacji. Teraz przystąpimy do odsłonięcia drugiej tablicy, na której zostały uwiecznione dwa nazwiska Polek, które zginęły w wyniku egzekucji. Stronę właśnie rodziny tychże osób będzie reprezentowała dzisiaj tutaj, przecinając szarfę, pani Barbara Porębska, związana rodzinnie z Heleną Żurkiewicz. Bardzo proszę panią Barbarę, aby podeszła tutaj do tablicy, a towarzyszył jej będzie nasz gość z Warszawy, pan minister Jan Kasprzyk. Pan Jan Józef Kasprzyk, minister, dopełnił dzieła. Tablica jest oficjalnie, jak gdyby, już przekazana nam wszystkim do wiecznej pamięci. Szanowni Państwo, w imieniu moim, mojej rodziny, której już nie ma, którzy są tutaj pochowani na tym cmentarzu, chciałam podziękować i wszystkim żydowskim mieszkańcom Buska i okolic, którzy brutalnie pozbawiono godności i prawa do życia w czasie Shoah. Chciałabym serdecznie podziękować za godne upamiętnienie ich i za odnowienie tego cmentarza, który był także miejscem kaźni polskich patriotów. Szczególne podziękowania składam burmistrzowi Buska, panu Waldemarowi Sikorze oraz panu Jarosławowi Zatowskiemu za wysiłek organizacyjny włożony w renowację cmentarza. Dziękuję również prezesowi Towarzystwa Miłośników Buska, panu Leszkowi Gadowskiemu, panu Wojciechowi Łygasiowi, przedstawicielowi Fundacji Rodziny Nissenbaum oraz wszystkim darczyńcom i sponsorom. Dziękuję również za wsparcie inicjatywy przedstawicielom Kościoła, proboszczom buskich parafii, a w szczególności księdzu Józefowi Marszykowi za piękne przygotowanie chóru. Również młodzieży pierwszego liceum ogólnokształcącego, dyrekcji i nauczycielom za pamięć, wsparcie i przywrócenie pamięci żydowskiej przeszłości Buska. Również dziękuję za przybycie przedstawiciela gminy żydowskiej z Katowic i wszystkim innym, które trudno wymienić, bo to by bardzo długo już trwało. Dziękuję serdecznie. Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Pokój niech będzie z nami, a pokój niech będzie z nami, a pokój niech będzie z nami, Hevenu shalom. Shalom alechem,
znaleźć właściwy odpoczynek pod skrzydłami Twojej obecności na poziomach świętości i czystości, świecących jak blask sklepienia niebieskiego. Dla duszy osób wymienionych tu na tej tablicy, którzy odeszli do swojego świata, a ja bez ślubowania dam im jałmużnę na wspomnienie ich duszy, aby ich odpoczynek był w ogrodzie Eden, dlatego aby dawca miłosierdzia ukrył go w ukryciu swoich skrzydeł na wieki i aby związał jego duszę węzłem życia. Haszem jest jego dziedzictwem i oby wytchnął on w pokoju na swoim miejscu spoczynku i powiedzmy amen. Teraz podchodzi pani Bożena Przewoźnik z panem Leopoldem. Również w ten sposób wedle tradycji żydowskiej składają na lapidarium kamyki jako znak pamięci. Pani Justyna Nurek oraz Henryk Radosz w imieniu władz miasta Buska składają wiązankę kwiatów biało-niebieskich kolorów Izraela. Pan minister Jan Józef Kasprzyk w asyście pana pułkownika z kwiatami biało-czerwonymi w imieniu władz Polskiej Rzeczpospolitej. Tutaj mieszkał ten, jak się nazywa ten?